Proszę na środek te koperty. Czy jest pan zadowolony z wyniku? 3 koperty. No myślę, że tak. Bałem się, że nie wezmę żadnej. Mamy ruch jakiś, prawda? Tak. Panie Tymoteuszu, sprzeda pan je, czy zabierzecie z sobą? Nie będę oryginalny, ale no tak jak na samym początku myślałem, że będę chciał zabrać te koperty. Aczkolwiek te wycieczki tutaj tego Wrocławia. Chciałbym, żeby się jakoś zwróciły, więc możemy je jakoś policytować. Może nie wszystkie, ale nie wiem, porozmawiajmy na przykład o 26. Chciałbym ją sprzedać panu. Może ja powiem tak. Mhm. Ja chcę kupić wszystkie od pana. Chce pan kupić wszystkie tak. ode mnie? Ale to ja będę chciał dużo. A ja będę chciał jak najtaniej. Ja to sobie zdaję sprawę. Ale niespodziane, że sprzedam. Chciałby pan wszystkie. No dobrze, no to co? Za wszystkie. Miało być 4, miało być 100 tysięcy, jest 3, niech będzie 80. No nie kupuję za taką kwotę, absolutnie. A ile pan może zaproponować za te koperty? Ja mogę kupić od pana te 3 koperty za 3 tysiące. No to co, to może ja w dół, 50. To sporo chyba. Ale zaznaczam, że ja nie będę tak się z panem targował. Mhm. Ja po prostu jestem zainteresowany kupnem 3 kopert, ale na moich warunkach. Nie, no 3 tysiące to za mało zdecydowanie, to ja wtedy będę upierał się przy kopertach. Może pan, owszem. Mówię, chyba że zrobimy wariant taki, że 2 koperty panu odsprzedam, a jedną chciałbym sobie zostawić. No i wtedy byłby ten wariant taki... Dobrze, w porządku. Za 3 tysiące 2 kupię. Kupi pan 2 za 3 tysiące, tak? I teraz sobie mogę wybrać jedną z 3 kopert? Którą chciałbym... Ja wybiorę. Pan wybierze. A i tu może być haczyk znowu. A którą pan by chciał? Ja bym chciał 17. Myślę, że jest tam jakaś suma pieniędzy. To nie, słaba koperta jest. Duża. Słaba. Słaba koperta jest. A pan którą by mi sugerował? Ja akurat sobie wziąłbym 17. Znaczy pan dla siebie wziąłby 17, tak? Tak. Dałby mi pan 3 tysiące, a ja zabieram 26 i 4, tak? Nie, jeszcze jedną sobie wezmę, bo ja za 2 daję 3 tysiące. Aha. A jak mu się uparł przy tej 17? Może pan się upierać, to pana koperty cały czas. No i pytanie właśnie, czy tam jest dużo? Magda? No dobrze. 4 i 26. Tak. Pan sprzedaje za 3? A 17 pan chce dla siebie, zostawi pan. Tak możemy zrobić. Tymoteusz, myślałam, że będziesz bardziej konkretny. Myślę, że jest dużo w 17. Chciałbym, żeby Może po 10 tysięcy za każdą kopertę, a 17 dla ciebie. Chwileczkę, bo za chwilę pani całą licytację nam pomiesza. 3 tysiące do studia, proszę. Dziękuję. Proszę bardzo. 3 tysiące i teraz tak, 4,26, moje 17 pana, tak? Tak jest. No i tak jak pan chciał, jedna jest dla pana, prawda? Pan chciał, 2 się pan pozbył i jest kasa jeszcze. Jest kasa, jasne, że tak. Pytanie, czy dobra koperta? To moja, 17. Która? 17. No mówiłem, że słaba. Że słaba. Tak, a pan się przy niej uparł mimo to. No tak, ale panie Krzysztofie, pan też chciał wziąć dla siebie 17, także... Także pytanie, czy by pan wziął dla siebie słabą ja kopertę? Ja powiem, co było. Chciałem to, żeby panu zabrać tą słabą. Chciał mi pan zabrać tą słabą? Tak. To może chce pan się wymienić na którąś z tych kopert za dopłatą? Za dopłatą? Da pan pieniądze, kopertę i wtedy wymieniamy. Za jaką dopłatą? 3 tysiące? Tak, no to co pan masz, więcej nie chce od pana. Wymienimy to na 4. Proszę, 3 tysiące. Dobra. Proszę, 3 tysiące do mnie. 17 jest teraz moja, a 4 jest pana, tak? Dokładnie. A zauważy pan, co się stało?
No tak, że no. Tak naprawdę to zostałem z jedną kopertą bez gotówki. A miał pan trzy. A miałem trzy. No, to znaczy w prezencie oddał pan ile? 3000. Dwie koperty. No tak. Miał pan trzy, a ile pan ma? Mam jedną. Jak to się stało? No właśnie nie wiem. Chwila nieuwagi. A nie możemy wrócić do wcześniejszego wariantu? 3017? Bo to była jednak dobra koperta. No już nie, to jest sztuka negocjacji. No tak. Miałem się trzymać przy tej 17 i tak odpuściłem. Czyli co, ten wariant nie wchodzi w rachubę? No, chyba że dam panu bez pieniędzy. Tą 17? Tak jest. Dobrze, to zróbmy tak. Proszę uprzejmie, proszę czwórkę. I teraz zamieniliśmy się, pan ma kopertę 17, a ja mam dwie pana koperty i pana całą kasę. Tak zostawiamy? Panie Tymoteuszu, przy od początku mówiłem, że to jest słaba koperta. Pan przynajmniej miał 3000 i 17, prawda? Mhm. A teraz pan nie ma nic. Ma pan tą słabą kopertę. No właśnie, ale no. Tak trzeba, muszę się pozamieniać trochę z tymi kopertami, może coś wydedukuję. Sprzeda mi pan tą słabą kopertę? Nie, zostanę przy tej 17. Zgoda. To jak, niszczymy 26, bo pan ją oddał, proszę bardzo. Czwórkę, miał pan czwórkę, ale pan się zamienił. Proszę bardzo. Tam jest 5000. 5000. To co, niszczymy? Niszczymy, tak jest. Był minus? Któryś z tych dwóch kopert? Moich nie było oczywiście. Aha, moich nie było, znaczy pana nie było, moich jest. Ale jakie ma znaczenie, jak pan nie ma gotówki? No nie mam gotówki, ale mam jedną kopertę. No ale nie ma czego minusować. No nie wiadomo, czy jest minus. Może pan chce ją kupić. Sprzeda pan za 1000 złotych? Nie, za 1000 to nie. A za 2? Też nie. A za wszystkie moje pieniądze, które są? Za 3000 złotych. Myślę, że nie, zostanę przy 17. A jak tam jest minus? To będzie przykro. No trudno, no przykro będzie, pewnie, że będzie przykro, aczkolwiek... A 3000 daje no gra, no nie tracę zbyt wiele po prostu. Zostanę przy tej 17. Tak myślałem, że ją zostawię i... Dobrze, maksymalnie mogę dorzucić 1000. 4 na koniec gry. Wie pan, to nie... Wolę się chyba rozczarować. Sprzedaj pan za 5. 5 na koniec gry. 17 za 5 idzie. Magda? Z drugiej strony to jest gotówka. No tak, ale może być więcej. Zostanę przy tej 17. 5000, nie bierze pan? No nie. Proszę bardzo, otwieramy 17. Czy 5000? Nie, no otworzymy 17. Proszę bardzo. Najpierw pan mi oddał dobre koperty, po czym pan sobie wymienił na swoją najgorszą. No trudno, 100%. To była gra. Trzeba było spróbować. Trudno, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Zatrzymam. To jasne, dla pana. Błąd popełniłem w momencie, kiedy gra się potoczyła tak, że zostałem z jedną kopertą. A po pana Krzysztofa stronie zostały dwie koperty i pieniądze. Wówczas, kiedy miałem trzy. I to zaważyło. No i ta 17, przy której się upierałem. Myślałem, że będzie szczęśliwy numer. I się zawiodłem.